w nieustannej gotowości. Zawsze tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Czołem strażacy! Czołem, panie general! Ich pracę uczczono podczas Dnia Strażaka. Trochę nam się uczestności przeciągnęły, bo już mamy czerwiec, a strażacy świętują w maju. Natomiast no, to jest bardzo ważna chwila, szczególnie po tym 15-miesięcznym okresie pandemii, kiedy rok temu nie mogliśmy się spotkać. Ci wszyscy tutaj strażacy, ratownicy, ochotnicy mają do tego prawo i też obowiązek mamy my, żeby im za to podziękować, za ich ciężką służbę. Trud wielu strażaków został doceniony. Otrzymali oni odznaczenia i nagrody. Przyznano także wyższe stopnie służbowe. W minionym roku w jednostce po raz pierwszy przekroczono liczbę 1000 interwencji. Drugim wyzwaniem była oczywiście pandemia koronawirusa. Była to od razu walka na żywym organizmie. Tak jak powiedziałem, ta moja ocena w stosunku do moich podwładnych, w stosunku do komendy, którą mam przyjemność kierować i funkcjonariuszy w niej pracujących, ten egzamin został zdany na ocenę bardzo dobrą. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu udaje się realizować jeden z głównych priorytetów Świętochłowic. Chodzi oczywiście o bezpieczeństwo mieszkańców. Gdyby nie Straż Pożarna, gdyby nie Ochotnicza Straż Pożarna, to na pewno tego poziomu bezpieczeństwa byśmy nie zachowali, a tym bardziej w bieżącym czasie, kiedy mamy do czynienia z mało komfortową sytuacją, czyli z pandemią. Natomiast w tej sytuacji strażacy odnaleźli się wyśmienicie. Strażacy cieszą się bardzo wysokim zaufaniem i szacunkiem publicznym. Obecni nie tylko na pożarach czy zabezpieczeniach lądowisk, podczas pandemii w gotowości do współpracy z medykami. Zawsze pierwsi w miejscu wypadku i wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc drugiemu człowiekowi.